Poszło. Witamy serdecznie. Dzisiejszy występ będzie kontynuacją naszego kabaretu sprzed 2 lat z Rabki Zdrój. Polska rodzina 2 lata temu wyjechała na wakacje. Ojciec stwierdził, że nie będzie korzystał z GPS-u, ale po długim namyśle stwierdził, że jednak zapyta się o drogę. Señorita, my zadamy radę, nie? No problem, signora! Kurczamy! Ona mówiła, że na tym rondzie, na którym jeździe? Chyba na czwartym. Coś w tym stylu. Szaso, szaso, daleko jeszcze? No daleko jeszcze! Ile razy mam ci powtarzać, że pytanie o to nic nie zmieni? Maja, nie krzyczaj dzieciaka! To przecież my się zgubiliśmy, tak? Mieliśmy jak na wakacje życia do Jarosławca, a jesteśmy w jakiejś kebabowni. Co moja wina? Kto mapę trzyma? A kto prowadzi? Mamy wasze czerwone! Ośle jeden, ktoś prawo jazdy dał. W chipsach znalazłem, wiesz? Chips. Chyba tam. Ośle. Topkar! Wolisz? Topkar! Gdziemy tam kolejny? Perfumy, do you like perfum? Co, no mam choinkę z Wunderbaum, małkiego grzyba ci ładnie. Dobra, beautiful zapach perfum. Tanio, tanio, Gucci, Gucci perfum. Perfumy, Gucci. Perfumy do psikania. Halina, kupić ci perfuma? No pewnie, może w końcu mi kupisz. No, bo tu pan sprzedaje tanio, nie? Yes, yes, 4 euro. Promocja. Ile? 4. Nie no, kebab, tak się nie bawimy. Robimy tak. 2 euro jesteśmy friends. No friends, 4 euro. No nie, no 2, no i... Okej, okay, 2 euro i 50 euro. 2,50? Jest. 2,50? Jest. Szato, szato, buci dobre, gwie. No posłuchaj w końcu kogoś. Dobra, Halina, dawaj drobne, bo ja wszystkie wywaliłem na ukraińskich autostradach. Buci perfum. No, dawaj, masz. Trzymaj, perfumy. Thank you, Polando. Rodzina dojechała do hotelu. No i co? I dojechaliśmy. I można. Stary dojechał. Trzeba było się ciągle pytać. Po 2 latach. No cicho tam. Kierowca zawodowy. No gdzie mnie tymi drzwiami walisz, jak ci pasem przyłożę? To jest mania, widzę księżniczaka, przyznam się do swojej podłoży. Żebym ja zaraz tego samego o tobie nie powiedział. Gdzie jest ten bagażek? No. Chodź. Mamo, słon, widać siku. Dobra, lecz tylko szybko wracaj. Bierz to szybko. No chwilę. Jak to się bierze? Zapnąłeś? No tak. Patrz, recepcja. No. Weź to gdzieś tu w falni, nie wiem. Nice game. Siema, kebab! To nie jest ten od perfum? Oni wszyscy tak samo wyglądają. No po bazarach pewnie latają. Ej, ale ładny ten hotel, nie? No, odwalili, nie? No. Ciekawe, czy jedzenie mają dobre. No jakby tak bigosu dali, nie? Albo kluski śląskie, po naszemu. Dokładnie. No raz boję do tej recepcji, że jestem zmęczona. Ile można na pana
czekasz? No, full wypas tu macie, nie? Świeżo po remoncie, co? Ale tam mam farba odchodzi. Dobra. Sprechasz po angielsku, nie? Do you speak London Americano? Dobra. Języków trzeba się uczyć barania, nie? Dobra, robimy tak. Na łapy mi patrz, nie? Na łapy. Tu hands. Nie mam, nie? Uno! Pokój for three persona. Me, stara and gdzie jest DJ? Stara, zgubiłaś tam dzieciaka. Jak ja zgubiłem dzieciaka? No zgubiłaś, to matką jest! A to jest ojcem, ja piorę. No jak karmię tę rodzinę, ja na roboty chodzę, o co ci chodzi? Ja piorę, co to gotuję, pa... Cicho! Cicho! No tam, no, no jak z roboty zwykle. Pewnie, z pan Staszek dzwoni. No jak zwykle. Cicho się. Ośle jeden, no. Zawsze tylko. Tak, słucham. Priwiet, tu ukraińska mafia. Mamy twojego syna i zamierzamy go ukatrupić. Matko Polsko. Chyba, że dasz nam 2,50. Ile? Arapulando frajero za dio. Ale na nasze bagaże, łapaj te babła! Łapaj te babła! Uwaga! Dziękujemy!